Prima aprilis. Dzień dobry, Mika. Daj mi to, Mika. Daj mi. Puść to, Mika. Proszę. Ano tak, dzisiaj jest prima aprilis. Ale mnie dziś na pewno nikt nie oszuka. W tym roku będę wszystko dokładnie badać i nikt mnie nie nabierze. Potwór! Hej, Mika, zobacz, co mam. Ale piękny. Podoba ci się? Aqua Spiticum. Chcesz powąchać? Tak, tak. Ale dziwna nazwa. Co? Prima aprilis. Nie chcę dać się nabrać na wasze żarty. Kami, pozwól, że cię poczęstuję herbatką. Poczujesz się lepiej. Okej, ale jeśli to kolejny żart, to uważaj, bo ja się nie dam nabrać. Zasmakuje ci. Pięknie pachnie. Zamienisz się filiżankami? Tak na wszelki wypadek. Oczywiście. Tylko usiądź i posmakuj herbatki. Prima aprilis. Mam dość. Nikomu nie można ufać. Muszę iść do lasu, żeby pobyć sama i mieć spokój. Lucy i Lua zrobiły nam niezły numer. Nawet tutaj nie jesteśmy bezpieczne. Trudno powiedzieć, co nas jeszcze dzisiaj czeka. Chociaż znam kogoś, kto może nam coś podpowiedzieć. Tina! Proszę, musimy wiedzieć, jakie żarty nas dziś czekają. Na to pytanie może odpowiedzieć pudełko przeznaczenia. Przeznaczenie. Chcę zobaczyć. Prima aprilis. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać. Przepraszam, przepraszam. Nie mogłam się powstrzymać. Powiedz mi, jakie żarty mnie dziś czekają. Okej, tylko jeden. Ale nie wiem na pewno. Wiem tylko, że to będzie coś z balonami. Balony? Ha! Będziemy na nie uważać. Dzięki. Chodź, Mika. Aha, balon. Nie uda im się tym razem. Aha, mam cię. Hej, przebiłaś mi ogromną biegnij, bańkę. Biegnij, Mika, biegnij. Gdzie jesteś? Znajdę cię. Tam, tam, kolejny balon. Świat należy do mnie, do mnie. Mam cię. Au! Chcesz się bawić? Świat jest twój. To niemożliwe. To jest tajemna misja. A? To musi być to. To żarty na Prima Aprilis. Czy to karnawał? Idziemy! Super! Żart nieudany! Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, Wendy! Wszystkiego najlepszego, Wendy! Chciałyście nam zrobić żart, prawda? O, dziękuję wam! Nie spodziewałam się! A? Co się stało? Kami, popsułaś urodziny Wendy! Chciałam balony na urodziny! Myślałam, że to żart! Nie chciałam zepsuć ci urodzin! Obiecuję, że już nigdy nie zapomnę, że masz urodziny w Prima Aprilis! Nie szkodzi! To tylko balony! Smoczek! To najlepsze urodziny w moim życiu! Chciałaś powiedzieć najlepszy żart urodzinowy na świecie. Ha? Cry baby,
serce. Chcemy przejść na drugą stronę. Jeden krok w przód, jeden krok w tył. Portal fantazy otworzy się. Pogodynka. Widzisz? Tak, tak, ja latam. A! O nie. Okej. Fantazji. Auć. Przyszłam was zaprosić na... Twój festiwal poezji. Wspaniale. Już lecimy. Auć. Ja się nigdy do tego nie przyzwyczaję. Bami ma inne zdanie, co? Tak. Czy Tina jest w domu? Wiedziałam, że przyjdziesz. Wejdź. Wejdź, Bami. Przybij piątkę. Jutro będę recytować poezję śpiewaną. A. Będę śpiewać. Podoba wam się. Trzeba tam być? Ue. Bo jak nie, to będę wyć. Widzisz? Ja też potrafię rymować. Nie, musisz poćwiczyć. Możesz mi powiedzieć, proszę, jaka będzie pogoda? Oczywiście, ale muszę się skupić. Koncentracja. Koncentracja! O nie! Uważaj z tą wodą! Wszystko zalejesz! Woda jest niebezpieczna! Czy ona powiedziała woda? Idziemy! Jeśli ci powiem, że nie będzie słonecznie, to będzie nieprawda, bo będzie świecić słońce! Ale się śpieszy, pewnie dlatego, że ma tremę. Co do mnie bardziej pasuje? Róż czy brudny róż? Brudny róż! Róż jest nudny! Nieprawda! Brudny róż jest nudny! Jutro będzie koniec świata! Tina zobaczyła w szklanej kuli mnóstwo wody, która wszystko zaleje! Powódź! Och, Rita, lecimy stąd! Powódź nas zaleje! Nie możemy tak po prostu opuścić doliny. Musimy się przygotować do powodzi. Cóż, skoro nie masz łódki... Właśnie! Zbudujemy łódź, która nas wszystkie pomieści. Aha! Spokojnie, łódź nas ochroni przed powodzią. A jeśli będzie bardzo padać, posurfujemy. Tak, ale dzisiaj miał być mój recital. I bardzo chciałam wam zaśpiewać moją poezję. Lubię mój domek, nie chcę odpływać. Co wam się stało? I dlaczego jesteście w wannie? To pewnie jakiś lokalny zwyczaj. Domki! Deszcz! Powódź! Jaka powódź? Widziałaś mnóstwo wody w szklanej kuli. Wszystko miało zostać zalane. No nie, to Tini wylała wodę z butelki. Ja ci mówiłam, że będzie świecić słońce. Serio? To znaczy, że nie będzie powodzi? Pewnie, że nie. Tak, zaśpiewam moje poematy. Rozgwiazda. Tina jest zabawna, a także powabna. Ratujcie się, każda siebie samą. Twoja poezja jest wspaniała, ale twój śpiew nie za bardzo. Sprawił, że zaczęło padać. Oh, baby, co za deszcz. Magic Tea.
Roberko. Uff. Co robisz? Stoję na warcie. A teraz? A teraz? Co się dzieje? Trochę się nudzimy. Czy możemy porobić coś innego? Już wiem. Chodźmy zobaczyć, co robią w dolinie. O! Co to jest? To ma liście. I słowa. Patrz, przywiozła jakieś zabawki. Pokaż mi, pokaż mi. Au. Widzę, Lady. Kolorowe slajmy. Uwielbiam ją. Są takie oryginalne. A może byśmy je odwiedziły? Tak. Patrz, Lena. Nauczysz nas robić różne rzeczy tutaj? Tutaj? Tak, przenosić rzeczy bez dmuchania. Robić pyszne kształty ze slajma. I pobawić się pudełkiem ze słowami. Bardzo bym chciała, serio. Ale muszę lecieć, bo piekę babeczki, są w piekarniku. Pieczesz je w piekarniku? Bez magii? Pokażesz? Oczywiście, znam się dosłownie na wszystkim. Mówimy o Lenie, najsłynniejszej influencerce w całej dolinie. Możecie obejrzeć mnie na kanale Świat Leny. W moich filmach znajdziecie informacje na dowolny temat. Mam miliony polubień. Polubień? Ale tu nikogo nie ma. Poczekaj. Ona mówiła coś o jakimś kanale. Może trzeba to włożyć do wody? Aj! Zobacz, to pływa jak małe kaczątko. Uf! No nie, chyba nie o to Poczekaj. Chodziło. Poczekaj, ty się nie znasz. Założę się, że to działa jak pudełko ze słowami. Stop! To nie jest do tego. Może to jest to coś do grania w piłkę. Ała! To coś mnie ugryzło. Auć! O nie! Lena jest uwięziona w środku tego czegoś. Wychodź, Lena. Wychodź stamtąd. Poczekaj. Lena potrafi tańczyć. Patrzcie. Cześć kochani, witajcie na kanale Świat Leny. Dzisiaj polecę wam fajną książkę i obrzydliwego slajma. Ja chcę tego slajma. A ja chcę pudełko ze słowami. Daj mi. Nie, mi. Gdzie to jest? Musi być w środku. Lena, jesteś tam? Tak, tu jestem. Co robicie z moim tabletem? Gdzie są moje filmy? Skasowałyście je? Przykro nam, Lena. Ale mój kanał, polubienia. Jestem influencerką. Mam pomysł. Możemy teraz razem nagrać nowe filmy. I odzyskamy twój kanał. Pokaż nam tylko, jak być influencerką. Okej, gotowe? Akcja! To nie tak. Weź to w drugą rękę. Prawie cię uderzyłam zamrożonym slajmem. Od tego ognistego slajma. Zamrożony slajm. Ognisty slajm. Zobaczmy, poćwiczmy to. To się robi tak. Teraz wasza kolej. Gotowe i... akcja! Obrzydliwość. Nie dotykaj mnie. Mam mokry palec. Już nigdy nie będę popularna. Nie mam żadnych polubień. To twoja wina. Hej, co to za moda z tymi polubieniami? Nie potrzebujesz znajomych na kanale. Masz nas. Czego więcej chcesz? Iść za tobą? Proszę bardzo. Idziemy za Leną. Tak. Masz rację. Tutaj mam najlepszych przyjaciół na całym świecie. Wow! Yeah! Idziemy za Leną.